wszystkim, kochani, z tej strony Big Crusher. Witam w kolejnym odcinku poświęconych grze For Honor. Także, kochani, jesteśmy już po pierwszym odcinku z nowego rozdziału Wikingów. No i przechodzimy do następnej misji. Wikińska dyplomacja. Jakoś mi to dziwnie śmierdzi. Wikińska dyplomacja. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać w takim razie. Ja widzę, że to będzie tylko mocny rozpierdziel. Dobra, co my tu mamy? Żądza krwi ostrze jak brzytwa. Ataki zadają przez 30 sekund dodatkowe obrażenia. No dobra, to można zostawić, a szybko regenerację pozostawię już bez tutaj niczego więcej. No to idziemy w takim razie do przodu. Czyli rozumiem, początek to spacer po mieście. Oho! Different. Widzę, że lubią koreczki. Aż naszła mnie ochota na nie, no. O, widzę teraz mapka z przepaścią. Będzie można chyba spychać przeciwników. W multiplayerze jest to na porządku dziennym. We'll just wait for your signal then? Bez nic powiedzenia poszedł dalej. No okej. To zmierzamy teraz tutaj do jakiejś twierdzy czy czegokolwiek. Ale widzę, że już są przeciwnicy. Aj, nie zdążyłem się obronić, goddammit. No dobra. Aha. Oj, jaj. Dobra, pięknie. Na razie nie jest trudno. Wow, 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 wow. Co tu się dzieje w ogóle? O Boże. To ja podpaliłem ten ogień? Dobra, jedno walnięcie wystarczyło. Boże, ale jak ten ogień się zapalił bez kitu. Idziemy na górę w takim razie. Co tu się dzieje? Ogłuszeni przeciwnicy nie widzą gardy swoich oponentów. No tak. Ja ich ogłuszyłem, tak? Jak rozumiem, nie widzieli nic. No tak, super. Czemu się mogłem spodziewać, że dwóch będzie? Aj! Już mnie dziabnął. Dobra, tym się nie będziemy męczyć. Dobra, dawaj, bierz go. Ej, no czemu go nie wziąłeś? Hallo, panie. No i dawaj ostateczny cios. Super. Oczywiście nie zadał. Już byśmy z nim skończyli, no ale oczywiście nasz wiking jest tak powolny, że szkoda gadać. Dobra, co teraz? Aha, dobra, tu mam coś uruchomić, jak rozumiem. Uwolnić kogoś, dobra. No uwalniaj! A, dobra, tu się musi załadować. Mógł od razu skopa dać, no ale okej. Mamy już sojusznika w takim razie. Wow, fajne! Widzę, że nowe przygody, nowe możliwości są w tej grze teraz. Oho! Czekajcie, a czy ja rzucę tą butelką? Dajesz! Nie mamy buteleczki. Mamy teraz sojusznika, który nam pomoże od razu. Będzie o wiele szybciej to szło. Dobra, a ten? Dobra, idziemy do przodu w takim razie. Niepotrzebnie w ogóle tutaj chciałem go jibnąć. Kurde! Jaj, w przepaść miało być! Haha, udało się, wreszcie, pięknie. Nie, on jest z nami, tak? Czy... Zaczyna mi się to podobać strasznie. Trzeba wykorzystywać lokację jak nic. Następnego sojusznika mamy. Czyli rozumiem. Ej, zaraz, kurde, a gdzie jest mój? Kurde,
On go zniszczył chyba. Nieładnie, zemściłem się przynajmniej. Dobra, nikogo nie ma za mną teraz. Dawaj, uwalniaj. Dręk, dajesz. Pięknie. Co teraz? Naprawdę zaczyna się robić ciekawiej. Siv. Raider! We had a history. No widzę, że jestem bardzo znany, skoro już po imieniu walą. I know it's you! Będę z nią walczyć. I guess that was the signal. No raczej, jeżeli Dręk myślał, że będzie robił to potajemnie, jak w snajperze Elicie, no to chyba się grubo mylił. Co my tutaj mamy? Jakąś opowieść chyba, raczej. The Vikings worship gods of wood, of storms and of stone. The samurai gods are of fire, of wind. Dobra, gdzie ja mam teraz dokąd iść? A, tędy. Cofamy się. The gods of the knights are iron, steel. Już widzę chyba przeciwników. O Boże! A, dobra, tu są. Nie, kogo ja walnąłem niepotrzebnie? Nie no, bo tamci też byli zieloni do bicia. I się tym sugerowałem. Teraz mamy niebieskich. Dobra, oni się chyba nim zajmą. Ej, halo! O kurde. Poszła. Zajmiemy się nim. Kurde, kogo ty bijesz, Dręk? O rany. Ty, dobrze sobie radzi. Dobra, nie ma co już go atakować. Tu mamy kilku ghostów, takie płoteczki, że nie jest problemu ich nimi się zająć. Mamy teraz tryb dominacji, jak widzę. Więc zdobywać miejsce. Dobra, poszedł, jak przez masło. Co teraz się dzieje? Znowu przerywnik jakiś. Z nią będziemy walczyć w takim razie. Jednego naszego zniszczyła. Chyba się zakochała. Tak wzywa często nasze imię. A jego nie ma. Schowaliśmy się gdzieś. Nie, ja się nie dziwię, dlaczego ona mu się nie podoba, naprawdę. A jednak. Czyżby będzie tak ciężka walka jak z Ragnarem? To się okaże. Zaczynamy wręcz. Więc. What are you doing among the warborn? You talk too much. Ona ma dwa toporki, teraz trzeba uważać. Dużo defensywy. Z ofensywą. You will die here, Raider. Siv had numbers, but the war. Wal ją! O kurde! When I'm done with you, I'll execute Stigander. Kurde, chyba szybkie ataki muszę robić, bo ona. Jest, pięknie. Idzie jak na razie łatwo. Kurde, tylko że. Jest, nadziana, pięknie. Właśnie tu próbowałem ją uderzać, wcześniej się nie udało. Nie było trudno, a jeszcze miała połowę energii. O wiele łatwiej niż z Ragnarem. Stigander. Najsilniejszy z najsilniejszych czyżby? Mógłby mieć inną ksywę, misiak. Dobrze się znają. Dobre stosunki mają.
Don't disappoint me, Jarl. Nasz Drenger nie wie, o co chodzi. No i sztama jest. I to mi się podoba. Oh yeah. Now, it was time to take back our birthright. Czyli idziemy teraz z większą grupką na jakąś inną miejsce, na inne miejsce zupełnie. No i to jest koniec misji, widzę, bardzo króciutka zupełnie. Poziom już mamy 13 w trybie fabularnym. No ale nie będę kończył na tym miejscu w misji, lecimy w takim razie dalej o wiele. Bo szkoda kończyć, 10 minut w sumie odcinka, no 11 dokładnie. The Vikings united. And so quickly. Now they turned their attention to us. I left some of żelazo, drewno i stal. Shipyards at Valkenheim. Stigander, their new jarl, set out to take them from us. No to w takim razie idziemy tam. Nie ma co zwlekać. There are traditions among our people that run deep as stone. Our shields are as versatile as they are strong. Our swords are lethal. Ogólnie jak patrzyłem, gra jest w 30%, zanim rozpocząłem tą misję przed wami, zanim zacząłem nagrywać, 30% postępy w grze zakończono, więc trochę jeszcze tych misji jest. A ogólnie chyba z 18, jeżeli się nie mylę. Okej. Teraz następnego mamy, Stigandra, tak? Czyli tego, co właśnie jest tym miśkiem, misiak. No dobra, to w takim razie zostawimy te talenty tak jak było. Bo jak na razie mi bardzo dobrze się tym kosiło. No i leziemy. Żelazo, drewno i stal. Czyli co? Zbroje. Będziemy tutaj zbierać zbroje. Może broń. To się okaże. No tutaj są podpowiedzi cały czas, niezwiązane nawet z samą misją, ale ogólnie jak kierować postacią, jak walczyć. Że jak kondycja się skończy, to jesteś po prostu w skrócie do niczego. No dobra, czyli rozumiem, że już tym kolesiem będziemy kierować. Ciekawe, czy on będzie tak dość szybki. Mamy tarczę, mamy mieczyk, więc o wiele szybciej powinno to iść. Ale ogólnie chyba postać jest skierowana na defensywę. O kurde, teraz z rycerzem. Jest! Widzę, że się przypycha o wiele lepiej. Dobra, teraz tędy, spoko. Kurde, ale mam nadzieję, że za Apolinem od razu nie będzie walczyć. Ale i tak chyba coś czuję, że do tego dojdzie. Kurde, teraz łucznicy są. O kurde. Oj, jaj, jaj. Aj, nie udało mi się zepchnąć, niestety. No, w ogóle nic sobie nie poradził. Muszę chyba jeszcze z nimi walczyć. No, zmień gardę! I to wystarczyło tylko zepchnąć tak naprawdę. Dobra. Czyli w tą dziurkę w takim razie muszę iść. Nie wiem, takie mam przeczucie, że muszę przeładować broń. A nie mam tutaj... Po prostu przyzwyczajenie zawodowe z gier FPS-ów. Dobra, tu nie przejdę tędy. O, ten jest już trochę mocniejszy. No, co robisz? Halo! Aj, ciężko mi bardzo przepchnąć tam w ogóle. O, ła! Kurde, mocno mnie tu poturbował. Szybki jest.
Najlepiej chyba czekać, aż przeciwnikowi skończy się kondycja i on wtedy dopiero przestanie walić i będziemy mieli pole do popisu. Kurczę, teraz najgorsze, że nie mam możliwości za dużo energii. Dobra, teraz te płotki, kurde, bo one mnie zabiją zaraz, goddammit. Dobra, idzie do przodu, pięknie. Naprawdę ta postać już o wiele bardziej mi się podoba. Dutrutrin może blokować ciosy ze wszystkich kierunków za pomocą C. Aha, dobrze wiedzieć. To była jakaś płotka chyba. Dobra, to już były płotki, że na razie bossów nie ma. Ale ciekawy atak właśnie, że tu możemy się bronić o wiele bardziej. No w ogóle nic nie zrobił z gardą, no miał ją rozblokować. Bardzo ciężko tutaj jest zrobić cokolwiek z tą postacią. W takim razie za chwilę się widzimy. No to kochani, zaczynamy w takim razie. Jest naprawdę ciężki koleś. No kurde, atakuj go! Dobra, jest coraz mniej energii u niego. Zmęczył się. Dobra, atakujemy go, póki jeszcze pora jest. Bo on może tym toporem naprawdę nieźle przywalić. Jest, udało się. Tu mamy jakiś łucznik, nie wiem co to jest. Nikt do mnie nie nadbiega teraz tym razem. Dobra, zobaczymy co tu można zrobić w sumie. Kogo postrzelać? Chyba w nich można. Te cele, a no to jest pięknie. Mamy mniej roboty chociaż. Tu jeszcze ich więcej jest. Dobra, postrzelamy sobie trochę. Ci stoją w ogóle jak wryci, no nic się nie dzieje. Myślą. A, tam nie trafiłem. Chyba wszyscy wyeliminowani, bez kitu. Aj, nie udało się. Dobra, nie ma po co. Idziemy do przodu, tu jeszcze coś jest. Ale co to się okaże, to zobaczymy. Musimy otworzyć drzwiczki. Ten koleś, który właśnie był z tym toporem wielkim, on chronił to wszystko. O kurde. Są nasi. No i mamy, pięknie. Nasi się dostali wreszcie do miejsca. Oho. Dobra, to chyba jeszcze jednak nam się przyda. Trochę odpocznę. Sporo celów mamy. O kurde, ile ich się nam złożyło, goddammit. I mamy jeszcze czas w ogóle na dotarcie tam. Mam nadzieję, że mi się uda. Nie lubię właśnie misji na czas. Kurczę, no. Tam są łucznicy, ich trzeba się pozbyć, bo na masę po prostu zabijają. Kurde, czasem ciężko to tym celem trafić, bo celownik jest tak malutki, że pod mikroskopem można go oglądać. Dobra, idziemy tam w takim razie. To już chyba są takie płotki do rozwalenia. Kurczę, no nie mówcie, że... No nie, mamy pełną dominację teraz. Nasz bohater jest teraz szybszy. Jeszcze to jest takie fajne właśnie, że mimo że walimy kilka razy i niby kondycja nam maleje, ale jeżeli są to celne trafienia, to jak najbardziej mamy te szanse. Ej, co w ogóle zabite cele? Co jest? I tutaj jest za dużo, żeby w ogóle się pozbyć tego. Kurczę. Czy ja mam tam się dostać? No ale na siłę nie mogę, no. Cholera. Nie udało się zabić celów. Ale jak ja mam ich zabić? Które to cele są? Goddammit. I almost pity those knights.
Dobrze, drodzy, próbujemy dalej. W takim razie z balisty musimy rozwalić jak najwięcej tych celów. Ja po prostu nie wiedziałem, myślałem, że czy to mieczem, czy balistą, wszystko jedno. Nie trzeba się zamęczać. Ale jednak, cele to cele. Czyli ja nie muszę walczyć, tylko wystarczy z tego strzelać dobrze. O, następne mamy. Mamy minutę jeszcze do tego, żeby ich zniszczyć wszystkich. Chyba mam nadzieję, że nieskończoność jest tych strzał. Dobra, poszło. Tam jeszcze dwa. Kurde, daleki zasięg ma ta broń, szczerze. Cel wykonany. 20 na 20. I o to chodziło właśnie. Mamy następnego kafara, bossa. Cóż to będzie za walka? Wystarczy może w przepaść go wrzucić i będzie po wszystkim. Jest! No, ale wypchnij go! Dobrze! Udało się. Nie musieliśmy za dużo walczyć. Ta lokacja mi się bardzo podoba. Oj, jaj, nie trafiłem. Tylko teraz muszę wyjść stąd, żeby on mnie nie zepchnął. Ale ciekawe, czy komputer jest tutaj taki sprytny. No, czemu nie atakujesz? Halo! No tak, oczywiście. Jest! Poszedł do wody. Uff. Wystarczy tylko dobrze pchnąć. Ja muszę opanować to. Czyli zdobyliśmy pożywienie, zdobyliśmy w ogóle miejsce całe to, jakie trzeba było. I jak najbardziej powoli się pozbywamy frakcji rycerzy. Ale jak paradoks pokazywał, nie byliśmy wcześniej. Będziemy się mścić teraz na swoim bohaterze pierwszym. Aż bohaterach w sumie. Co to są? Maski samurajów? What? WTF? The samurai! They're weak. We outnumber them 10 to 1. Czyżby następna to będzie walka z samurajami? To się okaże. We're gonna need a fleet. No i siła nasza. Udało się, pięknie. I to mi się podoba właśnie. Gra zespołowa jest zawsze najlepsza. Szybciej wszystko przechodzi. Dobra, fajnie, super. Także mam nadzieję, kochani, że się wam podobało. I zostawcie jak najbardziej kciukasy w górę, subskrybujcie, komentujcie. Oczywiście widzimy, słyszymy się w następnym odcinku. I coś czuję, że to będzie chyba bitwa z samurajami. Przez statki. Plaża. Czyli następna misja to jest na plaży i to już chyba z samurajami. Także widzimy, słyszymy się w następnym. Trzymajcie się i pa, pa.